Cześć, czołem ludziska z tej strony, Ludzi, witam was serdecznie. A dzisiaj sobie gramy The Crash Bandicoota. Jest to dosyć ciekawa gierka właśnie z dzieciństwa, która wyszła w 1996 roku. Z tego co mi tylko było wiadomo, to nie była ta gra tylko i wyłącznie na PlayStation 1, które kiedyś naprawdę było w modzie. Pamiętam, że z dzieciństwa zawsze tylko siedziałem na tym i tylko grałem w PlayStation 1, mam właśnie Crasha. Dlatego chciałbym wam to ukazać, jak ta gra jest ciekawa. No i przedstawić wam ją w tym pozytywnym zwierciadle. Tak więc może przejdźmy do szczegółów. W tej grze mamy 5 platform. Na każdej platformie znajduje się 5 poziomów. Po pokonaniu tych 5 poziomów mamy bossa. Czyli pokonując 1, 2, 3, 4, 5 pokazuje nam się boss na środkowej linii, który po pokonaniu odblokuje na następną planszę. Jak mówię, mam tutaj 5 plansz, jak widzicie. Tak więc myślę, że możemy wam pokazać, o co chodzi tutaj w tej grze. Dzisiaj postaram się nagrać numer 1, numer 3 i numer 5. Postaramy się również zebrać jak najlepszą sumę jabłek i skrzynek, ale to wam teraz przedstawię. W tej grze również jest bardzo ważna. Pierwsza, różowy diament, który umożliwia nam właśnie przejście danego poziomu. Drugi jest to srebrny kryształ, ja bym to tak nazwał. Po zebraniu wszystkich skrzynek pojawia się nam on przed końcem misji. No i tak zwany dla mnie krzyż niebieski, jest to przejście misji na czas. Tam później pojawi się to tam po pokonaniu chyba całej gry, nie pamiętam już zresztą. Tak więc myślę, że możemy wskoczyć do poziomu pierwszego, no i lecimy. Crash, why must you always muck in my mud? Oh look, I have a mask helping me too. We will find out which one is more powerful soon enough. Więc znajdujemy się na planszy numer 1. Już wam mówię, te skrzynki właśnie są potrzebne nam, żeby zebrać srebrny kryształ pod koniec właśnie, który zamykać będzie nam portal na danej mapie. Mamy tutaj udostępnione przynajmniej na pierwszym poziomie skok, jak i również tak zwany wir, który właśnie rozbija nam te skrzyneczki. Już myślę, że lecimy. O Jezu, te jabłka trzeba zbierać, żeby żyćko nam dawało. Co z to jabłek, mamy jedno życie. Również mamy przeszkody, jak widzicie tutaj na mapie. Na przykład koza. Koza to jest koza od Milky Way'a tak naprawdę. No i buka buka. To jest ta tak zwana deska z Achtenendi. Znaczy z Achtenendi. Z Edebiedi. Nie doświruję. Żyćko! Żaba. A to żaba. No i tak zwany garem, który nam się tu ujawi, z tego co pamiętam. O, kolejna buka buka. Po zdobyciu 3 takich buków mamy tak zwaną śmiertelność. A teraz pojawiliśmy się właśnie na poziomie takim bonusowym, który właśnie daje nam życie. No, on jest dosyć łatwy na pierwszych poziomach, ale później zobaczycie, że jest naprawdę dosyć ciężki. Ale bez problemu, jak zebrać wszystkie jabłka, jak i skrzynki. No i wracamy na nasz pierwszy poziom. I widzicie, dostaliśmy tutaj 2 życia. Mamy już 7 żyć, więc postupcie się. Startujemy na checkpointie, który zobaczycie, jak wygląda. Garnet.
zostawimy kozę. Spokojnie. O Jezu, ale jest, mamy. No i tak można powiedzieć, przeszliśmy misję bez problemu. Więc pojawiamy się na platformie, no i mamy tutaj nadzieję, że Crash dla nas zatańczy. On zawsze tańczy, to jest właśnie znowu tej dobrej misji. I leciał. On jest zajebisty. Dobra, lecimy numer 3, wskakujemy. To jest misja dla blondynki. Ja zawsze myślałem, mówię, że to jest dziewczyna Crash, ale czy tak to nie jest, chyba nie wiem. Może się mylę. Wskakujemy na tygrysa. Bardzo fajna misja, lubię zawsze jeździć na tygrysu. A są tylko dwie mili, właśnie dwie takie opcje. To jest szkoła do szkoły. O Jezu! Mój błąd. Woo! No i mamy on się starał wszystkie misje. Dobra, wchodzimy na numer 5. Tutaj nasza pani ładnie wyszła z różową klejnotą i sesjami. Ucieszona chyba. A tu Crash już wskakuje, lecz tak zaraz znowu będzie zmienił wygląd i wchodzi do gry. Zasięgu. A tu jeszcze też nie działa.
Jak to? Przechodzimy spokojnie rozgrywkę, nic się nie stało. Tak więc nic wyciska. Bardzo mi się fajnie grało te trzy misje na dzisiejszym nagraniu. A jeśli wam się to spodobało, jak najbardziej dawajcie łapki w górę, subskrybujcie. No i piszcie w komentarzach, że chcecie dalej to. Albo może jakąś inną propozycję. Nie wiem. Powiedzcie też w komentarzach, czy was to zaciekawiło. No zapraszam na mój stronę.